Hejka, tu Alex Blackrose i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disney Księżniczki, moja bajkowa przygoda. Dzisiaj, jak już widzicie, mnie ciągnie do kopciuszka, bo została nam ona. Ojej, co za piękny dwór. Ciekawe, kto w nim mieszka. Witaj. Ty jesteś kopciuszek. Tak. Racja. Spotkałyśmy się już? Ja tylko... się rozglądam. Cóż, bardzo miło cię poznać. Chcesz spotkać moją macochę, panią Tremain? Czy moje przyrodnie siostry, Gryzeldę i Anastazję? Nie, właściwie szukam... cóż... nie zauważyłaś tu niczego dziwnego? Tak, to prawda. Przedziwna rzecz. Nagle wszędzie roi się od pajęczyn. Sprzątam i czyszczę, ale wciąż pojawiają się nowe. Macocha mówi, że jeśli nie wysprzątam dworu na błysk, nie pójdę na królewski bal. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki. Tak nie może być, że kopciuszek przez nas nie pójdzie na bal. Ach, sobie zapomniałam. I ja to się nigdy nie nauczę. Dobra. Zbierzamy przy okazji diamenciku. I... okej. Okay. Ej, kwiatek! Cudnie! Pewnie na górze są, dokładnie są na górze. Okej. Okay. Fajnie, że jak wlazłam w pęczę, no to nie wiem skakać. To jest... taka mała rzecz cieszy, nie? No, wiem, no, chciałam przeskoczyć przez tą pęczynę. Trafi go? Użyj magicznego wiru, aby usunąć pajęczynę. Dobrze. Ogólnie co tam u was? Ja muszę w końcu pograć w Genshina, bo tak dawno nie grałam. A dzisiaj jest wielki dzień nagrywania. Jutro idę do pracy niestety. Potem jest konwent w ogóle. W sensie ten odcinek będzie dawno po tym konwencie, ale w sumie to... idę na kregulcowe dni. Pajęczyny zniknęły. Dziękuję ci za pomoc. Proszę bardzo. Tak sobie myślałam. Możesz pomóc mi jeszcze ze świecami? Chyba wszystkie się wypaliły. Jasne, bułka z masłem. Znajdź świece na ścianę i zapal je za pomocą magicznego wiru. Ok. Ach, ten soundtrack. Aż łezka w oczku się kręci. No, jak ten odcinek będzie dodany, to ja już podawno będę po kregulcowych dniach. No ale... właśnie nagrywam w czwartek. Przed kregulcowymi dniami. W piątek idę do pracy oczywiście. W sobotę jest właśnie konwent i w niedzielę o wiele lepiej. Praca. Dziękuję. Proszę bardzo. Wszystko wygląda tak ładnie. Jest jasne i błyszczące. Ślicznie, prawda? Mogę prosić cię o jeszcze jedno? Szukam mojego mysiego przyjaciela, Kajtka. Jakiś czas temu poszedł do lasu i jeszcze nie wrócił. Biedny Kajtek zawsze pakuje się w tarapaty. Pomożesz mi go znaleźć? Z radością pomogę. Nie martw się, znajdę go. Kajtek potrzebuje pomocy. Znajdziesz go w lesie. Ale to na razie nie, bo musimy otworzyć tu skrzynkę, którą widziałam. Ja? Ja? Na cię.
kwiatek. Mam dosyć tych kwiatków, naprawdę. Wiatr szczękowy, to mogę otworzyć. Buciki! Udało ci się. Boże! Co, nie zdajcie sprawy, jak ja się cieszę z tych butów, nie? To przynajmniej nie jest kwiatek. Nie, no to jest głupie, że ja zdobywam tyle kwiatków w tych, nie? W tych skrzynkach. No po to się staram, nie? To jest ta sama kuchnia, która chyba była w tym, nie? W pierwszej części. Tiarę dostałam! A się wypięknimy na sam koniec. Jakaś ozdoba w ogóle. Piję w ogóle herbatkę i ciągle mi na gardle coś siedzi. Musicie mi wybaczyć te przerwy. Już się staram bez cukru ją pić. Normalnie starałam się pić co najmniej pół litra wody dziennie. Ale mi to średnio wychodzi. No przynajmniej staram się nie cukrować herbat. Jak nie potrzebuję, bo jak jestem bardzo ospała, zmęczona, to po prostu no muszę. Ale tak jak piję, mam ochotę, no to staram się jednak nie cukrować. Tutaj jeszcze otworzymy jedno. Ozdoba! Mamy prawie 1000 tych diamencików. O, tu jesteś! Ty musisz być Kajtek. Kopciuszek bardzo się o ciebie martwi. Co ty tu robisz? Patrzaj, patrzaj! Piękny papirek! O, to właśnie próbujesz zdobyć? Wygląda jak zaproszenie. Taka, taka! Na bal! O, to jest zaproszenie. Pewnie zaproszenie na bal dla Kopciuszka. Bez niego nie będzie mogła pójść. Nic dziwnego, że byłeś smutny. Nie martw się, pomogę ci je zdobyć. Znajdź przedmiot schowany przez chochliki i użyj magicznego wiru, aby wrócił na swoje miejsce. Okej. Ach. Już się pomylę. Idealnie. Tu nic robić nie muszę. No nie tu. Ty mała mendo. No. Buciki. A tu widzę drożdżpunki już ten. Też otworzę. I kolejna ta. Cudnie. Dobra, no wrócimy sobie tam na górę. O, to całkiem łatwe jest, tylko trzeba spację tak naprawdę klikać. Zaczniemy dobrze stać. No, dajesz, mama. Właśnie zostałam poczęstowana czymś przewspaniałym. Jest to serek w tym, zapiekany w cieście takim. Pyszne. Jacek czeka na ciebie w sieni dworu. Najpierw się przejdziemy zobaczyć, czy nie ma tu jakichś innych skrzynek. Bo wiem, że jest kopciuszkowa, tu widziałam. No, ale kopciuszkowi i tak na razie nie otworzymy. A tam jest. Tam mnie pewnie nie wpuści. Chyba jeszcze nie pora na królewski bal. No właśnie. No to nie. To lecimy. No i nie skończyłam wam mówić. Starałam się właśnie te pół litra wody pić. Nie udawało mi się.
brać suplementy, to mi się też nie udawało, to teraz przynajmniej próbuję herbaty nie słodzić. I teraz piję niesłodką herbatkę. Ale no cały dzień piłam słodzoną kolę gazowaną, więc... Dużego to ja progresu nie zrobiłam, nie? No ale zawsze to lepsze niż nic. O, witaj, kim jesteś? Jestem Jacek! Szybko śpieszyć! Myszki naprawić sukienkę Kopciuszka! Pewnie chodzi ci o suknię Kopciuszka na bal. Taka, taka! Piękna sukienka to prezencik dla Kopciuszka! Igła i nitka poszły! Cóż, nie widzę tu żadnej igły ani nici. W ściany! Ktoś ukradł! Wszystko to jest w ścianach? Ale jak mam się tam dostać? O, mam pomysł! Nie zmieszczę się z moim wzrostem. Ale dzięki magii się skurczę. Wiele lepiej! Jesteś jak myszka! Sypko, sypko! Naprawić sukienkę Kopciuszka! Lucyfer! O, muszę zanieść igłę i nici na strych i nie obudzić po drodze kota. Dojdź do igły i nici na końcu ścieżki i zabierz je za pomocą magicznego wiru. Chowaj się przed Lucyferem za drewnianymi belkami. Lucyfer śpi. Jest bezpiecznie. Lucyfer zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. Czyli to samo, co było w czym? Lucyfer śpi. Jest Lucyfer, zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. To samo, co było u Arielki. Lucyfer zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. Już się chowam, już. Lucyfer śpi. Jest Lucyfer, zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. No chowam się, chowam się. Lucyfer śpi. Jest bezpiecznie. Lucyfer zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. Ten kot ma taki niespokojny sen. Lucyfer śpi. Jest bezpiecznie. Lucyfer zaraz otworzy oczy. Szybko, schowaj się. Czekam. Lucyfer śpi. Dobra. Udało ci się. Powinno mnie już przenieść, tak jak poprzednio, ale to zobaczymy. Tak. Dobrze, nie martw się. Już tam biegnę. Spotkaj się z Jackiem. Jest na górze w pokoju Kopciuszka. Byliśmy? Przepraszam. Nie byliśmy. W ogóle dam wam przepis do... Postaram się zdobyć przepis. I dam wam do opisu. Bo jest naprawdę dobra. Muszę naprawić te schody, nim ktoś zrobi sobie krzywdę. Chochlik na pewno jest na górze. Chyba pora się tym zająć. Aby dostać się do celu, skacz przez platformy. Jaha, już to robię. Sukienka! Już się obawiałam, że ten... Że... kwiatki. No, wykrakałam. Nie mam tyle miejsca na... tym... na podwórku, żeby tyle kwiatków mieć. Jacek czeka na ciebie na górze, w pokoju Kopciuszka. Wspaniale! Lepiej czujesz obiad, powiedziałam. A, to nie ma jest ciekawego. Wpuścić ptaszki! Ptaszki pomogą sukience Kopciuszka! Nie martw się, zajmę się tym. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki.
Zgodzi się. Śliczna, śliczna! Sukienka Kopciuszka śliczna! A gdzie naszyjnik? Kopciuszek musi mieć naszyjnik! Racja! Kopciuszek potrzebuje naszyjnika na bal. Gdzie mogę go znaleźć? A, już wiem! Kajcio go ma! Znajdę i jego, i ten naszyjnik. Kajcio schował go w sali z muzyką! Poszukaj tam! Pokój muzyczny, jasne. Poczekaj tutaj, a ja zaraz wrócę. Kajtek jest w pokoju muzycznym, potrzebuje pomocy. Czy schody już się uspokoiły? Tak, uspokoiły się. No, i teraz tam zaczęłam wam gadać o Genshinie. Dawno nie grałam w Genshina. Ogólnie to starałam się na banerze z Sio i takie, a dobra, zanim przekonisz się baner, to jeszcze raz spróbuję dziesiątkę, nie? Nie skończyłam. I no, teraz są nowe te banery i ach, nie wiem. Boję się. Naszyjnik Kopciuszka jest w fortepianie? Tak! W takim razie musimy zagrać jedną z moich ulubionych piosenek. Wybierz klawisze kursorem i wciśnij przycisk myszy, by zagrać dźwięki w odpowiedniej kolejności. Udało ci się. Udało ci się. Dobra robota. Dobra robota. Dobra robota. Wiedziałam, że chochliki nie lubią muzyki. Teraz muszę zabrać naszyjnik. Użyj różdżki, aby zmienić chochliki w duszki oraz magicznego wiru, by zebrać upuszczone przez nie przedmioty. Dobra robota. Kajtku, zanieś go Kopciuszkowi. Spotkamy się na miejscu. Taka, taka! Znajdziesz Kopciuszka na zewnątrz, przy karocy. Przepraszam, ale ten serek jest taki dobry, ja ciągle go jem. Bo on jak będzie chłodny, to w sumie to nie będzie taki rozciągliwy i w ogóle. Już nie jest taki rozciągliwy, jaki był. Ale nie chcę też przestać nagrywać, bo to zaraz skończy się rozdział, więc zaraz zakończymy odcinek, no ale... Hej, Kopciuszku. Och, spójrz na tę suknię. To najpiękniejsza suknia na świecie. Wow, jest piękny. Na pewno będziesz się cudownie bawić podczas balu. O, mam nadzieję. Dobra wróżka zrobiła tę piękną karocę specjalnie dla mnie, a moich mysich przyjaciół zamieniła w konie. Ale koła karocy zniknęły. Obawiam się, że nie zdążę dotrzeć na bal. Zaczekaj tutaj. Zobaczę, co się da zrobić. Znajdź koła karocy i za pomocą magicznego wiru odłóż je na miejsce. Czemu 3, a nie 4? A nie, 4. Ja nie wiem, co ja... Aha, bo pokazało mi chyba 3. Jezus, po całym domu rozwalone. I pewnie w pokoju muzycznym jeszcze. Nie? Na dworze jeszcze gdzieś pewnie będzie. Thank you.
Dziękuję bardzo. Jadę na bal królewski cudowną karocą w przepięknej sukni. Spełnia się moje marzenie. Muszę znaleźć te chochliki. Na pewno to nie koniec ich psot. Może sprawdzę, czy nie narobiły kłopotów gdzie indziej. Och, nie przejedziemy. Cóż takiego nas zatrzymuje? Możesz nam pomóc? Mam przeczucie, że znasz się na magii jak dobra wróżka. Z radością! Zaczekaj tutaj. Użyj magicznej różdżki, aby zamienić chochliki w duszki. Tutaj. Dobra, jedna już jest. Drugi. Trzeci. Czwarty. Skończ i uciekać. Piąty. Tak, piąty? Szósty? Trzeci było? Gotowe. Teraz powinnaś bez problemu dostać się na bal. Mam nadzieję, że będziesz dobrze się bawić. Och, dziękuję. Nigdy nie zapomnę o twoich zasługach. Zaraz. Chodź ze mną. Dobra wróżka na pewno wyczaruje suknię dla ciebie. Chciałabym, ale najpierw muszę znaleźć kryształ. Może spotkamy się później. W porządku. Żegnaj. Gratulacje. Udało ci się ukończyć... Witaj ponownie. Możesz przystosować swój pokój, iść do magicznego ogrodu, kupić przedmioty lub wybrać inną przygodę. Jak zawsze zbierzamy diamenty, one się zmarnować nie mogą. I... Więc dzisiaj skończymy. Został nam jeden chapter Kopciuszka. I pewnie jeszcze coś. Znając te gry. To pewnie jeszcze coś. Ale jak na razie zostało nam jeden chapter i mamy koniec. Po tym skończę Kopciuszka i przejdę się po prostu po wszystkich tych zeszłych chapterach, rozdziałach, tak, po tych krainach i zbiorę wszystko. Potem pójdziemy do sklepu, porozglądamy się, ile nam zostało. Przy was to pokupuję. Zobaczymy też te kwiaty, ile tam tego zostało. No, i zobaczymy, co nam dalej czeka, bo widzimy, że jedno miejsce jest puste. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, no i że usłyszymy się następnym razem. Pa, pa!